W najbliższą sobotę czeka Cię kolejna przygoda z biurka naszej drużyny. Spotykamy się o 15:00 w harcówce w mundurach. Weź ze sobą rzeczy biwakowe, ponieważ spędzimy ze sobą resztę weekendu. Pamiętaj o ekwipunku harcerskim i dobrym humorze. Czyli o wiele dłuższy czas będziemy mogły ze sobą spędzić. Więc mam nadzieję, że wykorzystamy to w 100%. Na początku, tak jak zawsze, chciałabym, żebyśmy się czymś podzieliły. I dlatego zaczynamy zbiórkę naszym przywitaniem obrzędowym drużyny. A polega ono na... Drogę nam do celu, celem naszym jest praca i miłość bratu swemu.
wielką pasją, a także drogą do szczytnych celów. No, prawdziwych przyjaciół. Bardzo proszę. Modlitwy, może zaśpiewamy jakąś piosenkę. Dziewczyny, czy którejś jeszcze nie ma z nami tutaj? Wszyscy jesteśmy. Dobra, no nieważne już. Co to jest? Może lepiej to sprawdźmy. Co tu się dzieje? Co tam jest? Matko, jakieś świeczki? Libika? Gdzie światło? Serio? Prawo harcerskie? Przyczynę stawił. O co w tym wszystkim chodzi, scout? Be prepared, scout girls. I'm glad that I finally managed to visit you. I'm really sorry that I made you feel confused. I had been observing activities of your group for a long time, and I decided to tell you something important. Probably you noticed that your peers focused on trivial things. Cieszę się, że w końcu udało mi się was odwiedzić. Przepraszam za małe zamieszanie. Od dłuższego czasu przyglądam się działaniom waszej drużyny i stwierdziłem, że muszę wam coś przekazać. Możliwe, że zauważyłyście ostatnio, jak bardzo mało ideałów mają wasi rówieśnicy. Wasze zadanie na świecie stało się jeszcze trudniejsze. Nie będzie lekko zostawić świat trochę lepszym, niż go zastałyście, ale nie poddawajcie się. Przede wszystkim pamiętajcie o przykładzie własnym. Zarażajcie innych optymistycznym podejściem do życia. Bądźcie pomocne, służcie innym ludziom oraz swojej ojczyźnie. Dziewczyny, przed nami niezmiernie trudne zadanie. Ale damy radę. Musimy mieć jakiś plan działania. To chodźmy może do drugiej sali, zasiądziemy w kręgu i wspólnie wymyślimy, co mamy robić. Okej. A kto w ogóle mówił? Lektor. Zawsze bądź gotów do służby. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Nie żyj tylko dla siebie, bądź też dla innych. Jak mówił Jan Paweł II, wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Zarażaj wszystkich pozytywną energią. Wstawaj z determinacją i kładź się z satysfakcją. A czy ty zmieniasz świat na lepsze?